ten, a przecież Świrski jest jego jakby takim bardzo bliskim, więc on jest świadkiem, on jest tym świadkiem rozbrojenia tego admirała. On łamie ten kord, a pistolet wrzuca do morza. No ale w tym momencie jakby traci władzę, jakby ta marynarka carska już przestaje być marynarką carską. I w tym momencie są dwie opcje. Albo opcja rewolucyjna, czy no ale ziemianin Świrski raczej do rewolucji nie za bardzo nam tutaj pasuje, tak, wychowanych elitarnych szkół. Więc tak jak on, tak jak taki większość oficerów jednak nie opowiada się za opcją rewolucyjną. Więc jaka jest druga opcja? No, druga opcja jest też do pewnego stopnia rewolucyjna, ale mniej rewolucyjna. To jest opcja, która się nazywa Ukraińska Republika Ludowa. Powstaje nowe państwo, Ukraińska Republika Ludowa, i Świrski z większością oficerów opowiada się za tym, żeby przejść po prostu na służbę Ukraińskiej Republiki Ludowej. Ale co się dzieje? Proszę zobaczyć, no Ukraińskiej Republice Ludowej wiedzą już dokładnie, kim jest Świrski. Dwa miesiące później, i o tym prawie w Polsce nikt nie wie, Świrski chyba jako jedyny Polak zostaje ministrem w rządzie Ukrainy. Jemu zaproponowano po prostu ministerstwo, nie wiem dokładnie, jak ono się nazywało, Ministerstwo Spraw Morskich, chyba tak się nazywało, Ministerstwo Spraw Morskich Ukrainy. On zostaje ministrem spraw morskich Ukrainy, tak? No a dlaczego mu to zaproponowano? Bo ten majątek rodzinny tak naprawdę był na Podolu, tak? Więc on był Polakiem, ale ze wschodu, więc wtedy wszystko było troszeczkę inaczej niż dzisiaj, tak? Ludzie troszeczkę inaczej się wzajemnie rozpoznawali. Zresztą on, ta rodzina Świrskich, to niektórzy mówią, że miała też takie korzenie kniaziowskie, książęce, związane z Rusią. Tym, że oczywiście Rusini byli spolszczeni, tak jak on był spolszczony i ta rodzina, tak? No ale Ukraińcy, szukając odpowiedniego człowieka, znaleźli Świrskiego i zaproponowali mu to stanowisko. Więc proszę zobaczyć. Zmiana tutaj orientacji troszeczkę podobnie na zasadzie, jak zmienia Haller, ale w innej sytuacji. No ale co się dzieje dalej? Za trzy miesiące potem Świrski rezygnuje z tego stanowiska. Teraz można by się zapytać, dlaczego? Lepiej tego chyba nie mówić dzisiejszym politykom, dlatego że dostrzega niebezpieczeństwo nacjonalizmu ukraińskiego. I w takiej sytuacji nie chce już więcej Ukrainie służyć. I w tym momencie korzysta z możliwości, bo oczywiście ma rozległe kontakty, żeby po prostu wyjechać do Francji. W międzyczasie spotyka się z Hallerem, ponieważ Haller w pewnym momencie pojawia się w Odessie. Haller się pojawia w Odessie. W ogóle oddziały Hallera nie walczą tylko po stronie francuskiej we Francji, ale również niektóre z nich zostają wysłane do Rosji. Jakby na pomoc temu, bo już wcześniej mówiłem o tym, że on się łączy z drugim korpusem, więc on, Haller, jakby wraca do Francji, ale później znowu niejako wraca tam. Tam oni się spotykają i co oni robią? Oni po prostu budują, wtedy już pierwszy zalążek naszej polskiej marynarki przedwojennej powstaje w Odessie. Tam jest po prostu takie koło, można powiedzieć, wojskowo-marynarskie, który tworzy pierwszą koncepcję odrodzonej marynarki polskiej. Czyli tutaj nie ma wcale interesu rosyjskiego, ani rewolucyjnego, ani nawet ukraińskiego. Tutaj jest przede wszystkim interes polski. Tak myśleli tamci ludzie. To jest naszą największą wartością. Zbudowanie silnego państwa polskiego. No wydawałoby się w sytuacji niemożliwej. Bo przecież Polski wtedy nie było. Ale w umysłach tych ludzi była taka silna myśl, żeby to zrealizować. No i spotyka się tych dwóch, można powiedzieć, genialnych dowódców, genialnych wojskowych w pewnym momencie w Odessie, zupełnie na innym terytorium, i postanawia współdziałać razem. I Świrski, o czym znowu prawie się w Polsce nie mówi, bo o Świrskim się mało mówi, jest zaproszony przez Hallera do Francji, wchodzi w skład Komitetu Narodowego Polskiego. My wiemy o tym doskonale, że Roman Dmowski,
Ignacy Paderewski był w Narodowym Komitecie Narodowym Polskim, ale prawie nikt nie wie, że był w nim również Jerzy Świerski. Ale więcej, nie tylko był w Komitecie Narodowym Polskim, został oddelegowany, bo tu już mamy ten moment, kiedy no, pierwsza wojna właściwie się zbliża ku końcowi. Mamy rok już jest listopad 1918 roku. Już faktycznie dochodzi do rozejmu i od stycznia 1919 roku rozpoczyna obrady konferencja pokojowa w Wersalu. I teraz Świerski, ja nie wiem, czy jeszcze ktoś oprócz niego był oddelegowany do tej konferencji Zamienia Polski. Sygnatariuszami byli oczywiście Paderewski i Dmowski, ale oddelegowani do takich prac roboczych to był właśnie Świerski. I czym on się zajmował w tej komisji? On się zajmował sprawami polskimi. Czyli teraz Państwo możecie, teraz już Państwo rozumiecie, że tak naprawdę dwóm osobom zawdzięczamy polskie wybrzeże. Tak? Haller dokonał zaślubienia z morzem, ale zanim to zaślubienie zostało dokonane, najpierw trzeba było wyznaczyć tą naszą linię brzegową. I na tym pracował Jerzy Świerski, będąc w tym zespole roboczym konferencji pokojowej w Wersalu. On to przygotował. I dlatego też zapis konferencji pokojowej w Wersalu mówił o dostępie Polski do morza. Te granice zostały już tam ustalone. Ale znowu, to o czym się rzadko dzisiaj pamięta, że sama litera prawa, szczególnie w stosunkach międzynarodowych, mało znaczy. Prawo często jest w stosunkach międzynarodowych łamane. Więc to było za mało, żeby podpisać traktat pokojowy. Bo przecież tutaj byli nadal Niemcy. Były nadal oddziały niemieckie. Więc Hall tą siłą, która nam dała wybrzeże, był oczywiście Józef Haller. Ponieważ Józef Haller w międzyczasie formuje 70-tysięczną armię. Jest to armia, znowu, my myślimy o tych armiach z I wojny światowej Polski, że to byli jacyś tam strzelcy. Haller przywozi do Polski prawie 100 czołgów. Przywozi ze sobą samoloty. I przewozi w sumie 70 tysięcy żołnierzy oficerów. To była olbrzymia siła. To było więcej niż całe pozostałe wojsko wówczas polskie na terytoriach Polski. Więc on przywozi do Polski olbrzymią siłę i ta siła, że tak powiem, no, na widok takiej siły, jakikolwiek opór niemiecki na ich ziemiach nie ma w ogóle sensu. Więc ta siła faktycznie zajmuje wtedy Pomorze, bo to był właśnie cel, zajęcie Pomorza i dokonuje zaślubienia z morzem. To było dzieło Hallera. Ale to zostało przygotowane koncepcyjnie przez Jerzego Świerskiego. Więc ja tutaj Państwu powiedziałem, można powiedzieć, że ta historia jest oczywiście dłuższa, tak? Ja może jeszcze powiem, nie wiem ile jeszcze mam czasu, bo mogę powiedzieć też kilka rzeczy na temat działalności Świerskiego w okresie międzywojennym, ale wydaje mi się, że już... Proszę, spokojnie. Tak? Mam jeszcze coś powiedzieć? Tak. Jak najbardziej. Ale mi się wydaje, że pierwsza rzecz, którą no warto w ogóle, warto to jakby przypomnieć, jak myśleli ci ludzie, jak w ogóle, no, czemu się poświęcili, tak? 20-letni chłopak, aha, i tutaj jeszcze nie wyjaśniłem tej sprawy, bo tutaj mogę dać z kolei analogię do mojego dziadka. Bo mój dziadek miał z kolei, pojawiałem dwóch dziadków, tak? Jeden to był ten, który budował umocnienia w Pucku i na Helu, to był kapitan inżynier Lucjan Miller, z tym, że chyba tutaj, jak służył przy budowie tych umocnień, to miał chyba również tytuł morskiego oficera, czyli komandora. To był mój dziadek od strony matki. I dlatego właśnie, ponieważ on budował to umocnienie, a oni się znali jeszcze wcześniej ze Świerskim, no Świerski został w 31 roku, kiedy się urodziła moja mama, zaproszony do tego, żeby zostać jej ojcem chrzestnym. Tak więc jest taki związek
mój rodzinny ze Świrskim. Więc no, ten dziadek od strony mamy, który był jakby bliskim, znajomym, przyjacielem admirała Świrskiego, ojcem chrzestnym mojej mamy, no on był przede wszystkim inżynierem wojskowym. On był inżynierem wojskowym, inżynierem właśnie miał chyba dwa fakultety, chemia i powiedzmy sobie budownictwo, więc on tutaj w dużej mierze przyczynił się do budowy Pucka i Hela, umocnień. I ja o tym widziałem już jako małe dziecko. Już jako małe dziecko rodzina mówiła mi szeptem, bo o tym głośno wtedy nie można było mówić, co robił mój dziadek. To mi właśnie mama przekazała, że on budował tutaj nasze wybrzeże, te umocnienia. Ale z kolei drugi dziadek, i to też można by o nim dużo mówić, ale wydaje mi się, że tutaj warto użyć takiego przykładu drugiego dziadka, z kolei od strony ojca, który był sędzią w Białymstoku przedwojennym, ale taki ciekawy jakby fragment biografii, bo on ma 17 lat, czyli no, mówiliśmy tutaj o 20-letnich porucznikach, a tutaj mamy 17-letniego chłopaka i on mówi do swojego ojca, tato, czyli mojego pradziadka, chce zostać prawnikiem. No i dziadek mówi, dobrze, zostań prawnikiem, jeżeli tak uważasz, że to jest coś, co cię interesuje, idź na tą szkołę prawa, kształć się, ale zanim pójdziesz do tej szkoły prawa, idź na roczny kurs kawalerii. Dlaczego? Bo w tej chwili mieszkamy w zaborze rosyjskim, ale bardzo możliwe, że te twoje kwalifikacje jako kawalerzysty przydadzą się niepodległej Polsce. Proszę zobaczyć, jak myślą rodzice i oczywiście przekazują to swoim potomkom. Czyli mój dziadek idzie w wieku 17 lat na kurs podoficerski kawalerii, ale to się okazuje bardzo słusznie, bo już niedługo potem wybucha I wojna światowa, a mój dziadek w końcu, no wiadomo, konserwatywne polskie ziemiaństwo walczy przeciwko bolszewikom. I mój dziadek był faktycznie przez bolszewików dwa razy skazany na karę śmierci. Jako młody człowiek, bo widocznie miał, były ku temu powody, tak? Musiał się popisać taką odwagą. Był na Syberii, był zesłany, raz go pojmano. Był na Syberii i tą karę śmierci no, jakoś udało się zamienić na dożywocie na Syberii. No więc to tak. Ja myślę, że podobne, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że wydaje mi się, że podobne motywacje przyświecały tym młodym oficerom. Oni po prostu szli do tych szkół oficerskich nie po to, żeby służyć Imperium Austriackiemu, Austro-Węgierskiemu czy Imperium Rosyjskiemu, tylko po to, żeby zdobyć pewne kwalifikacje, które podejrzewali, czy ich rodzice podejrzewali, mogą być później, może w niedługiej przyszłości, użyteczne dla niepodległej Polski, albo dla zdobycia niepodległej Polski. Popatrzmy, jak ci ludzie wtedy myśleli, jakimi wartościami żyli, tak? Ale tylko dzięki temu, że byli tacy ludzie, że żyli tak, że tego rodzaju wartości reprezentowali, no, doczekaliśmy się niepodległości, tak? Gdyby ci ludzie myśleli o jakichś tam swoich własnych partykularnych interesach, nigdy byśmy tej niepodległości nie odzyskali. Ja bym chciał, żeby pan profesor jeszcze powiedział o tym okresie właśnie po 10 lutym. I teraz właśnie powiem... Po 10 lutym. Jeszcze powiem kilka słów. 20 roku. Jeszcze powiem kilka słów właśnie, no co się dzieje dalej, bo oczywiście nie można wszystkiego powiedzieć, ale ja w ogóle chciałbym powiedzieć, że ta książka Marcina Garczyka jest bardzo wartościowa. To znaczy, jest to bardzo dobra biografia Jerzego Świerskiego. Z tym, że myślę, że nawet Graczyk do końca no, też pewnych rzeczy nie rozumie. Dlatego, że no, trzeba zrozumieć duszę człowieka tak do końca, bo Świerski był w pewnym momencie krytykowany. Były różne sytuacje. W czasie II wojny światowej tak, ale nawet wcześniej. I teraz, ale co jest bardzo dobrze, właśnie Marcin Graczyk, szukając w archiwach,
On znalazł cały szereg określeń, które jakby wyrażały osobowość tego człowieka. I teraz ja je przeczytam. Ja je Państwu przeczytam. To jest akurat z tej książki, ale faktycznie jest to oparte na różnych jakby listach polecających, opiniach. Ja Państwu przeczytam. I teraz jeżeli to przeczytam, to z tego się wyłania obraz, można powiedzieć, doskonałego oficera. Tylko, że doskonałość czasami koli w oczy. Przeczytam Państwu te cechy. Zdrowy rozsądek, realizm polityczny, oschłość w stosunku do podwładnych, doskonała organizacja, dbałość o dyscyplinę, nieustępliwość, konsekwencja w działaniu, bardzo ambitny, dbał o prestiż, duża inteligencja, taktowny, grzeczny, ale zamknięty w sobie, niczym się nie zrażał. Był osobowością, która wywierała duży wpływ na otoczenie. Czy Państwo sobie wyobrażacie kogoś takiego, szczególnie w dzisiejszej sytuacji? A może byśmy tak sobie gdzieś poszli na jakieś małe piwko? To nie dla Świlskiego. Tutaj nie ma małego piwka. On był w ogóle abstynentem. Tak? To był człowiek bardzo zdyscyplinowany, wiedzący, czego chce, potrafiący nawet przeciwstawić się swoim własnym podwładnym, i do takich konfliktów dochodziło bardziej w Polsce niż w Rosji. Bo w Rosji do pewnego stopnia, no, pomimo swoich wad, do pewnego stopnia Rosjanie są bardziej zdyscyplinowani niż Polacy. Jest ta żelazna dyscyplina, szczególnie w wojsku. To jest to, co Świrski reprezentował. Ale czy my jesteśmy tacy do końca zdyscyplinowani, nawet jako wojskowi? Czy nam się nie zdarza zaknąć? Bardzo ciekawym fragmentem, którego nie zrozumiał akurat Marcin Graczyk, to jest moment taki, że w tym momencie, no już kampania wrześniowa jest przegrana, Świrski się znajduje w Paryżu. Jest to hasło, ale te hasło ja słyszałem wcześniej od innych członków mojej rodziny. Pierwsze hasło życiowe. Nie daj się zabić. Więc Świrski się nie daje zabić. Nie daje się zabić, nie daje się zatopić. On po prostu przekracza granicę Rumunii w pewnym momencie, ale dopiero przekracza w tym momencie, kiedy czołgi sowieckie są od niego 20 km. O czym mało ludzi wie, tak? On nie przekracza na nie czeka. On czeka do ostatniego momentu, na jak już jest 20, dostaje wiadomość. 20 km stąd. Już Sowieci, tak? No to co robić, tak? Czekać? Czekać, żeby się znaleźć w Katyniu? Tak? Chyba nie o to chodzi, tak? Więc on w tym momencie przekracza granicę rumuńską. Szybko udaje mu się, oczywiście jest znaną osobą, szybko udaje mu się dostać do Francji. Tam jest w Paryżu i już zaczyna automatycznie tworzyć naszą polską marynarkę wojenną, będąc we Francji. Ale tu jeszcze ta kontrowersja, z tą decyzją o odpłynięciu statków. Ale proszę mi dać, przecież to można w pytania, tak? Proszę mi nie przerywać, tak? Przecież to można pytanie zadać później, tak? I teraz ja chciałem Państwu taką drobną rzecz powiedzieć, taką drobną rzecz z tego Paryża, bo to jest takie ciekawe, żeby zrozumieć ten charakter Świskiego. Tam się zjawia, melduje się do niego nieogolony oficer. I on mówi do tego oficera, i tego właśnie Graczyk nie rozumie, on to jakby interpretuje jako wadę. I Świrski mówi temu, krótkie stwierdzenie, małomówny, tak? Nie jest pan ogolony. Krótkie stwierdzenie. Co Graczyk myśli, no to cóż, to już musi być jakaś wada, tak? Tymczasem, no nie, to nie jest do końca tak. Oni się nie spotykają na froncie. Oni się spotykają w Paryżu. Czy on miał czas, żeby się ogolić? Polski oficer musi być ogolony. My musimy być eleganccy, tak? Oczywiście może się tego nie wymaga w okopach, ale rozumiecie Państwo, gdybyśmy mieli dzisiaj takich oficerów, którzy z jednej strony są grzeczni, a z drugiej strony wymagający i mają wielką dyscyplinę, tak? To byśmy mieli zupełnie inne polskie wojsko, tak? Dlatego warto, ja nie będę mówił o wszystkim, bo jeżeli są jakieś pytania, to lepiej odpowiedzieć na pytania. Warto przypomnieć sobie postać Jerzego Świerskiego, ponieważ on w czasach, powiedzmy sobie, PRL-u był bardzo nielubiany, dlatego moja rodzina musiała być też bardzo cicho na ten temat. To były tylko przechowywane tajemnice rodzinne. Dlatego, że on, no,
jak już, już widzicie Państwo, no, i był carskim, można powiedzieć, oficerem, i był w rządzie tej Ukraińskiej Republiki Ludowej w pewnym momencie. I później wszedł jakby do rządu londyńskiego i stworzył całą wielką polską flotę w Wielkiej Brytanii. Ta wielka Polska w Wielkiej Brytanii była większa niż to, co mieliśmy po prostu w 1939 roku w Gdyni. Więc tego rodzaju człowiek, który był w pełni, gdzie się w pełni poświęcił interesom Polski, ale jednocześnie w żaden sposób nie popierał żadnej lewicy, no musiał boleć, że tak powiem, szczególnie te władze z okresu peerelowskiego. Dlatego też ulic Józefa Unruga mamy wiele. Tylko że ludzie nie wiedzą, że Unruk był dowódcą floty, czyli to był stopień niżej. Tymczasem szefem kierownictwa marynarki wojennej, czyli najwyższym dowódcą w polskiej flocie wojennej, co o czym mało ludzi wie, wszyscy słyszą o Unrugu, tak? Był właśnie Świrski. I to jemu zawdzięczamy faktycznie budowę naszej floty w okresie wojennym więcej. To, że jeździmy na Oksywie, to również zawdzięczamy Świrskiemu, bo oczywiście w tym okresie międzywojennym były też różnice zdań. Niektórzy na przykład chcieli połączyć marynarkę wojenną z marynarką handlową. On był przeciwny, ale wygrał. Wygrał w tym sporze i wtedy powstało Oksywie. Oksywie powstało dlatego, że no, przeważyła ta koncepcja, żeby jednak marynarka wojenna miała swój własny port. Więc on bronił bardzo takiej koncepcji silnej polskiej marynarki wojennej. Do pewnego stopnia jego koncepcja przeważyła. I gdyby losy Polski potoczyły się inaczej, to oczywiście ta marynarka wojenna, którą zbudował w Wielkiej Brytanii, do Polski by wróciła. No nie mogła wrócić z uwagi na to, że no po prostu trudno było obdarowywać niszczycielami i innymi okrętami ten rząd komunistyczny Warszawy. Tak, ale oczywiście pewnych rzeczy indywidualna jednostka, jaką był Świrski, no nie może zrealizować. Czyli wszystkiego to, że dokonała się zmiana jakby polityczna w Polsce, to już wykraczało poza możliwości Świrskiego. W każdym razie z jego strony, podobnie zresztą jak ze strony Józefa Hallera, podobnych osobowości, było pełne poświęcenie dla dobra Polski. I to powinniśmy dzisiaj przekazać. Korzystając, drodzy Państwo,